Teraz wchodzi zawodnik szczególny, człowiek, którego morda była dzisiaj na plakacie. Więc będziemy zaraz bić bardzo energiczne oklaski. I tutaj proszę, jak ktoś ma coś w rękach, na przykład k***a kolegi, odłóżmy na chwilę, nie? Nie ma nic złego w braniu k***a kolegi do ręki, buzi, wszystko okej, nie? To jest, wszystko jest dla ludzi. Natomiast chodzi o to, żebyśmy zrobili bardzo porządne oklaski. Więc i w tym momencie składamy ręce do oklasków i na 3-4 zaczynamy napierdalać jak poniebani. Uwaga, 3-4! Szanowni Państwo, przed nami Tomasz Nawicki! Słuchajcie, powiedziałem Krzyśkowi, Krzysiek, zrób tak, żeby to się nadawało na nagranie. I nie wiem, czy wiecie, ale algorytm YouTube'a sprawdza pierwsze 30 sekund w poszukiwaniu przekleństw i jakichś niestosownych rzeczy. I Krzysiek, kto trzyma k***a kolegi? Krzysiek, kurwa, naprawdę zrobisz bardzo dobrą robotę, to? Jezus Maria. Ja na początek chciałem powiedzieć słowo o swojej rozpoznawalności, ponieważ niedawno, to się wam pochwalę, wystąpiłem w Tauron Arenie normalnie dla 13 tysięcy osób i stwierdziłem, że wracam do piwnic po prostu. Można powiedzieć, że oni po prostu nie proponują mi już więcej takich wydarzeń, ale jakby proponowali, to ja bym się zgodził. To jest w ogóle śmieszne, bo zwykle nikt do mnie nie pisze na fanpage. To się bardzo rzadko zdarza, że ktoś do mnie pisze na fanpage, a przed dzisiejszym wydarzeniem jakiś typ do mnie napisał na fanpage i pisze: dzień dobry, proszę pana, my się zastanawiamy z żoną nad kupnem biletu. Czy pan nam może obiecać, że to wydarzenie będzie bardzo śmieszne? Proszę pana, jedyne co panu mogę obiecać, to to, że to będzie najlepsze wydarzenie w waszym życiu. A on mi pisze: najlepsze wydarzenie w naszym życiu to są narodziny naszej córki i my byśmy chcieli, żeby tak zostało. I ja chciałem zapytać, czy państwo są tutaj z nami dzisiaj? No, tak myślałem. Nie chcieli ryzykować. Dobrze, no tak z tą rozpoznawalnością to właśnie też mi się skojarzyło, bo sąsiad ostatnio, słuchajcie, po 5 latach mieszkania wspólnie na osiedlu zaczął mi mówić dzień dobry. I słuchajcie, ja się naprawdę mega przestraszyłem, bo to nigdy nie było takiej sytuacji, że jest ten reportaż w uwadze, nie, jakaś babcia na osiedlu mówi do kamery: o tak, tak, nigdy babci drzwi nie przytrzymał, nie przepuścił, dzień dobry nie powiedział, wiedziałam, że kogoś zabije, śmieć jebany. Nie, to jest zawsze ten, co wiecie, dzień dobry mówił, taki dobry chłopak była, że żonę zajebał. Słuchajcie, komu się nie zdarzyło zdenerwować? Niech pierwszy rzuci kamieniem. Ja to myślę, że już wiecie, już w 45. był taki czarno-biały reportaż, tam jakaś babcia Estera mówiła: o tak, taki był ładnie zaczesany, wąs miał przygolony. Zawsze mówił guten morgen. Zawsze. Wiecie, ja to teraz pożalę wam się na jedną rzecz. Muszę się poskarżyć, bo na moją mamę. Bo moja mama ostatnio powiedziała, że ja wyglądam jak połączenie Roberta Górskiego i Mateusza Morawieckiego. I że to jest dla niej bardzo niekomfortowe, ponieważ ona nie wie, czy ja żartuję, czy kłamię. Własna matka. Naprawdę, uwierzcie mi, że w dzisiejszych czasach to podobieństwo do Morawieckiego jest bardzo uciążliwe. Ja wiecie, byłem ostatnio w piekarni i ta ekspedientka mówi: a proszę pana, czy pan wie, ile kosztuje taki zwykły bochenek chleba? Ja mówię: proszę panią, pani mnie pyta o cenę chleba.
a po drugiej stronie są rolnicy. A ona mówi, proszę pana, proszę dopłacić te 2 złote i stąd kurwa wyjść. No, teraz z tym rządem to się mówi, że ten rząd to oni nie mają żadnego innego sposobu na rządzenie, tylko rozdawnictwo i rozdawnictwo. I wiecie co, mi się wydaje, że ludzie zapominają, że to rozdawnictwo to się zaczęło tak naprawdę już wiele lat temu. To rozdawnictwo to zapoczątkował Pan Jezus. Normalnie na pustyni, zamiast dać ludziom wędkę, ten ryby narozdawał i ten chleb. Z tymi umiejętnościami, co on miał, to on przecież mógł spokojnie rozmnożyć piekarzy. No wiecie, to są krótkowzroczne rozwiązania. Później, naprawdę, nie dziwne, że rozdawnictwo i później się ludzie w końcu zdenerwują i w następnym głosowaniu zagłosują na Barabasza. Mi się wydaje, że to Jarosław Kaczyński powinien pamiętać, że nawet przy najbardziej chujowej opozycji można nie uniknąć wyroku. Ja wiecie, ja to bym nigdy nie chciał, żeby ktoś ukrzyżował Kaczyńskiego, bo to później w kościele byśmy śpiewali tam Tuska wina, bardzo wielka Tuska wina. Ja nawet ostatnio byłem w publicznej toalecie, normalnie, i tam na ścianie było napisane Kaczyński gej. Jest teraz ta dyskusja taka, czy Jarosław Kaczyński jest gejem? Mnie się wydaje, że to już jest naprawdę nie w porządku, że ludzie naprawdę powiedzą już teraz wszystko, żeby zdyskredytować społeczność LGBT. A zaraz pod tym napisem był drugi napis o treści kibel, kibel to nie raj, nie wal konia, tylko sraj. Ja sobie pomyślałem, że jeżeli ktoś jest w stanie dokonać aktu masturbacji w publicznej toalecie, to zasługuje na szacunek. Słuchajcie mnie. Ja naprawdę uważam, że nie ma nic gorszego niż publiczne toalety. A najgorzej jest, jak wchodzicie do publicznej toalety po kimś i następuje ten moment przeniesienia odpowiedzialności za to, co tam jest. To kurwa nigdy nie są rzeczy, za które wy byście chcieli być odpowiedzialni. No wiecie, niby tam wisi ta kartka, zostaw to miejsce w takim stanie, w jakim by się chciał zostać. To jest gówno, prawda, nikt tak nie zostawia. No, nie ma takiej sytuacji, że wchodzicie do publicznej toalety, tam rozsypane płatki róż, kosz prezentowy, z sufitu zwisa Rynkowski, śpiewa, że dziewczyny lubią brąz. To nie ma takiej sytuacji. Ja byłem w publicznej toalecie na Plantach w Krakowie i tam było gówno na żarówce. Jak to się stało? Więc wstanę się. Chyba dosram! Co ja mam zrobić? Przecież ja później muszę to, wiecie, doczyścić normalnie, wyszorować, nagrzać deskę jeszcze. Przecież nie wyjdę za nim, nie wybiegnę, nie będę krzyczał, panie, pan tu nasrał, przecież go już tam dawno nie ma. Ale mogłem się spodziewać, bo jak się mijaliśmy w drzwiach, to mi powiedział, kurwa, dzień dobry. Ale i tak najgorsza jest sytuacja, jak siedzicie w publicznej toalecie normalnie na dwójce i ktoś się zaczyna dobijać. Ja to normalnie, jak się ktoś dobija, to odruchowo udaję, że mnie nie ma. O co chodzi z tym pukaniem? Czy ktoś za 2 złote się tam spodziewa, kurwa, portiera? Naprawdę, jak się ktoś dobija, to ja tak się stresuję, że ja w ogóle nie mogę dokończyć. Co ja mam zrobić? Nie wiem, ułamać to, wcisnąć z powrotem do środka? Że nie wyjdę w połowie kawałka? Naprawdę, ostatnio już się tak się zdenerwowałem, że siedziałem dodatkowe 10 minut, mimo że już dawno skończyłem. Myślę sobie, ja się nie wysram, ale ty się zesrasz. I faktycznie, słuchajcie, tam wychodzę. Poczekajcie z brawami. Wychodzę, a tam siedzi typ faktycznie cały obsrany na wózku inwalidzkim. Myślę sobie, Boże, trzeba było nie pukać. Ale ja teraz chodzę do psychologa na terapię i to jest dokładnie jak tutaj, tylko jest mniej osób po prostu.
I ta psycholog mi powiedziała ostatnio, że ja ludzi wkurwiam. Oczywiście innymi słowami powiedziała, panie Tomku, pan mnie strasznie wkurwia. I moim zdaniem, jeśli ja faktycznie ludzi wkurwiam, to zdecydowanie poniżej swojego potencjału. Że ja ludzi mógłbym wkurwiać dużo bardziej, gdybym miał pieniądze. No, ja bym sobie, wiecie, wynajmował te banery reklamowe przy autostradach i tam pisał jakieś pojebane rzeczy. Wynająłbym na przykład baner i napisał najlepsze kiszone ogórki. Ale w ogóle bym nie pisał, kurwa, jakie. Wynająłbym Tauron Arenę na rok i nic tam nie robił. Albo wykupiłbym sobie te linie lotnicze, zrobił super tanie bilety, a później przez cały rejs puszczał największe katastrofy w przestworze. No, ja chodzę na terapię, bo ja teraz przechodzę tak zwany kryzys wieku półśredniego. To znaczy rozwiodłem się, żyję w konkubinacie, nie płacę alimentów, bo nie mam dzieci, nie, że jestem jakimś zjebem. Ale słuchajcie, ludzie w ogóle mi nie wierzą, że się rozwiodłem. Ludzie mówią, a ty to Tomek, bardziej wyglądasz jak powód rozwodu rodziców. O, ale z pozytywnych rzeczy to chwalę się teraz jedną rzeczą na każdym występie i wam też się chciałem pochwalić. Słuchajcie, mam dziewczynę. Ja za każdym razem się zastanawiam, jak trzeba wyglądać, żeby takie reakcje dostać. Jako komik to ja się cieszę, że was to śmieszy, a jako człowiekowi to mi jest kurwa przykro. Ale mam dziewczynę, naprawdę. I słuchajcie, byłem z nią na wakacjach niedawno we Włoszech, w miejscowości Ancona i kolega się mnie pyta, Tomek, a czemu akurat tam? Ja mówię, a słuchaj, bo ciekawostka o tej miejscowości jest taka, że Ryanair tam lata za 80 zł. Ale jak byłem na wakacjach z dziewczyną, to właśnie rozmawialiśmy o kompleksach, nie? I ja jej powiedziałem, że moim kompleksem od zawsze, od wczesnego dzieciństwa, był duży nos. A ona mówi, Tomek, nie przejmuj się. Duży nos, rzadki włos. Czajcie, wzięła drugą rzecz, która mnie boli, żeby ta pierwsza przestała. To tak jakby mi po seksie powiedziała, Tomek, nie przejmuj się. Było źle, ale przynajmniej krótko. I mówi mi, Tomek, nie przejmuj się. Jest bardzo wiele osób z dużym nosem, które odniosły sukces. Mówię, tak, kurwa, które? Ona mówi, Pinokio, Gargamel, papież? Mówię, który papież? Mówi, Tomek, jest tylko jeden papież, Piotr Adamczyk. Nie wiem, czy wiecie, ale Piotr Adamczyk to jest niesamowita postać. On jest bardzo wszechstronnym aktorem. On nawet wiele lat temu podkładał głos pod czarny charakter w bajce Scooby-Doo. Czujecie, Piotr Adamczyk grał czarny charakter w bajce Scooby-Doo. I na pewno kojarzycie, tam jest ta scena, że na koniec oni tej złej postaci ściągają maskę i ona mówi, o, to by się nigdy nie wydało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki. No, już wtedy się przygotowywał do roli papieża. No, ale powiem wam, że ja zanim poznałem swoją obecną dziewczynę, to ja po tym rozwodzie, to wiecie, tak się rozszalałem, kurde, tak szalałem, podrywałem. No to panowie, proszę się nie śmiać, bo ja wymyśliłem nawet tak zwany podryw na pewniaka. To znaczy, jak jakaś dziewczyna mi się podoba, no nie, to ja podchodzę do niej, pytam się, czy by się ze mną umówiła. Ona mówi, że nie i ja wtedy nie podrywam. Też próbowałem poderwać dziewczynę w barze koło swojego miejsca zamieszkania, nie? I tam podchodzę, biorę piwko, ona mi sprzedała to piwko, ja się pytam, a robisz coś po pracy? Ona mówi, że nie. Ja mówię, a to się będziesz nudzić. I poszedłem.
prawda, ja to zawsze byłem mega dobry w miłość. Ja to kiedyś, jak dziewczynę odprowadzałem z randki do domu i ona mi powiedziała, że jest jej zimno, to ja powiedziałem, że od jutra zapowiadają ocieplenie. Ale w końcu założyłem sobie konto na Tinderze, no nie? I wrzuciłem tam te zdjęcia, dodałem opis i przychodzę na pierwszą randkę. Ta dziewczyna tak patrzy na mnie, mówi: ty, Tomek, ale ty jesteś fotogeniczny. Ja się pytam, co, jestem takim dobrym fotografem? Ona mówi: nie, wyglądasz gorzej niż na zdjęciach. I ja sobie myślę, że ja naprawdę z tym Tinderem to miałem strasznego pecha. Już normalnie po pierwszym matchu w tej aplikacji coś mi tam, słuchajcie, wyskoczyło na penisie. I idę do urologa, pokazuję mu to, a on mówi: wie pan co, widziałem gorsze. Ale gdzie pan to złapał? Co, chodzi pan na basen? Wyciera się cudzymi ręcznikami? No to naprawdę źle wpływa na samoocenę, jak nawet lekarz nie wierzy, że mogliście zaruchać. Ja mu mówię: panie doktorze, uprawiałem seks. On mówi: ta, aha. To proszę powiadomić partnerki. I mi cały czas skurwiel patrzył na rękę. Cały czas. Wydaje mi się, że do tej pory to już jest oczywiste, że moją ulubioną postacią z kreskówek był Scooby-Doo. Ale tylko do momentu, jak się pojawił Przemysław Czarnek. Ja naprawdę nie wierzę, że on jest kurwa prawdziwy. Wiecie, po tych wytycznych Czarnka to szkoły na Pomorzu zaczęły wprowadzać coś takiego, że dziewczynki nie mogą ćwiczyć w krótkich spodenkach, żeby nie kusić chłopców. Ja sobie myślę, że to Czarnek się powinien zająć tymi szkołami, bo chłopcy dalej ćwiczą w krótkich. To wiecie, to są młode nogi, nieowłosione. To jest jawne promowanie homoseksualizmu, naprawdę. Czarnek też powiedział taką rzecz, że jego nie obchodzi, kto z kim śpi, byle się z tym nie afiszować. I ja sobie tak myślę, że rozumiem trochę Czarnka, no bo Czarnek to jest takim zatwardziałym, wiecie, zagorzałym katolikiem, a wiadomo, że katolicyzm, no to jest religia skromności i pokory i nieafiszowania się z homoseksualizmem. To ja nie widziałem, żeby jakikolwiek ksiądz się z obciąganiem kutasa afiszował. To się normalnie nie mówi nikomu, a że coś tam wycieknie, no to jakbyście się nie zabezpieczali, to coś tam wycieknie. No, ale to by się nigdy nie wydało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki, wiadomo. I tak najbardziej paskudną rzecz w tym temacie, moim zdaniem, powiedział ojciec Tadeusz Rydzyk, ponieważ on powiedział, że ci ministranci to prawdopodobnie mogli kusić tych księży. I mi się wydaje, że jeżeli to jest kuszenie, no to jak nazwać fakt, że duża część plebanii w Polsce ciągle jest drewniana? Ja nie chcę powiedzieć nic złego, ale moim zdaniem to jest niemoralne, żeby w ten sposób kusić piromanów. Ja wiem, że mówię dużo żartów takich jakby około religijnych, ale ja się czuję trochę uprawniony, żeby mówić takie rzeczy, bo ja pochodzę z bardzo religijnej rodziny. Moja babcia przez wiele lat wysyłała datki do bazyliki w Licheniu, żeby oni tam czytali jej modlitwy, tak zwane wypominki. I jak babcia zmarła, to dostaliśmy list o treści: dzień dobry pani Wando, chcielibyśmy poinformować, że w przypadku braku wpłaty w ciągu najbliższych 2 tygodni pani modlitwy zostaną anulowane. Czy te wymodlone już też? Ja nie wiem, o co się babcia modliła. Wiecie, później nagle mi zniknie dyplom ze studiów. Wróci była żona. Znowu będę miał małego kutasa. Naprawdę, ja nie wiem, o co się babcia modliła. A z drugiej strony, jak by to miało wyglądać, nie? Czy byłyby jakieś odwrócone modlitwy? Ale jak się zastanowicie, jak brzmi amen od tyłu? Nema. Nema. Wiecie, później wychodzi ksiądz na ambonę i... modlitwy kobiety, która nie zapłaciła, wycofaj nam, Panie.
myślę, że to by ludzi przyciągnęło z powrotem do kościoła na 100%. Słuchajcie, ja tak wiem, że sporo rzeczy, które mówię, jest takich dość ciężkich i było trochę trudnych sytuacji w moim życiu, ale z drugiej strony ja miałem takie poczucie, że zawsze gdzieś będę mógł liczyć na swoich bliskich, no nie? I jak się dowiedziałem, że się rozwodzę... Jak się dowiedziałem, że się rozwodzę, to poszedłem powiedzieć swoim rodzicom, nie? I mówię swojej mamie, a moja mama tak patrzy i mówi: Boże, Tomek, nareszcie! Z drugiej strony, jak swojemu tacie powiedziałem, że będę się zajmował stand-upem, to on mówi: Tomek, przecież ty nigdy nie umiałeś opowiadać żartów. A później przyszedł na mój pierwszy występ, siadł sobie w pierwszym rzędzie, dogadywał innym występującym, przeszkadzał, a po moim występie wstał i do tych wszystkich ludzi na sali tam mówi: to ja go spłodziłem! I słuchajcie, dziwnie jest coś takiego usłyszeć od ojca, ale z drugiej strony mi się miło zrobiło, nie? I mówię: czyli co, tato, jesteś ze mnie dumny? A on mówi: Tomek, biorę winę na siebie. Dziękuję wam bardzo, tyle ode mnie.